vision. Witam was serdecznie, z tej strony Harden, a to jest filmik. To jest filmik unboxing paczuszki ze sklepu ABCRC. Od razu powiem, że Harden się nie sprzedał, bo to zawsze jest mówione, jeżeli ktoś otwiera jakąś paczkę firmowaną przez jakiś polski sklep. Postanowiłem w końcu oficjalnie powiedzieć, gdzie kupuję części. Ponieważ sklep ABCRC zachował się fair w stosunku do mnie, nie mają nawet pojęcia tego, że jakiś tam kanał na YouTubie posiadam. Ale po prostu jako, że jestem ich, powiedzmy, stałym klientem, zastosowali mi po prostu rabat, tak? I tak w ramach takiego może jego podziękowania postanowiłem nagrać właśnie unboxing takiej paczuszki, typowej paczuszki z ABCRC. Taka typowa paczuszka jest w takim pudełeczku z logiem firmy. I tyle tak słowem wstępu. A w paczuszce znajdują się elementy, które prawdopodobnie pokażą się na jakichś tam filmikach jeszcze na moim kanale. A przyczyną tego, że musiałem znowu zrobić zakupy w ABCRC, po prostu była moja ostatnia kraksa i uszkodzone śmigło w moim heksakopterku. To zmusiło mnie do zakupów właśnie i zrobienia takich, troszeczkę takich większych zakupów, troszkę z częściami tak naprawdę głównie na zapas, tak? Bo ja do tej pory kupiłem sobie tylko tyle, ile potrzebowałem, jedynie kupiłem tam sobie zapas po jednym silniku, ale pomyślałem sobie, że kurde, to może być za mało w tych moich lotach, w tej mojej częstotliwości latania, bo ja latam prawie codziennie i zrobiłem nowe zakupy. Tak, więc mówię, to nie jest tak, że Harden dostał pieniążki od sklepu i chce go reklamować. Po prostu, chyba mnie na tyle się znacie, ci co już dłużej są ze mną, że po prostu dość szczerą osobą jestem i jakoś nie mam kontaktów biznesowych z jakikolwiek sklepami i po prostu postanowiłem taki oto unboxing piątkowy zrobić na moim kanale, ponieważ ta sklep naprawdę jest fajny, bo zrobiłem zakupy w środę o 8 rano, a już w czwartek o 9 miałem kuriera w domu, więc to sam mówi przez się. Dobra. Jedziemy. Typowa paczuszka, jeszcze tu były takie papiery, jak to się nazywa? O, coś takiego, czekajcie, wyciągnę to. O, jeszcze takie coś, zawsze paczka spakowana, tak? To jest włożone coś takiego, ale ja już to zdjąłem wcześniej na potrzeby filmu. Otwieramy paczuchę. Nie wiem, co ten sklep ma wspólnego z wycinaniem elementów gąbczastych, tak? Ale zawsze w paczce jest co jakieś tam fragmenciki, jakiegoś tam wycinki właśnie. Nie wiem, widać, to może być jakiś dodatkowy ich biznes, albo po prostu skądś te śmieci gąbkowe zbierają. No nie wiem, skąd oni to mają, ale w każdej paczce zawsze znajdujemy masę takich gąbeczek, tak? Widać tu jakieś wykroje jakichś tam elementów. Tym razem co dostaliśmy? Nie wiem, to są chyba stópki. Nie wiem, co to jest, ale widzicie, takie oto fragmenty, coś wycinają, jakieś takie odpady poprzemysłowe, powycinanie jakichś tam właśnie elementów. Zawsze w każdej płacy tego jest sporo. No i kurde, no nie widziałem, że tak zgrabnie zapakują moją paczuszkę. Okej, jeżeli kupujecie na fakturkę, to pamiętajcie, że... A, stópki, zobaczcie, stópki jakieś takie dziecięce czy coś, możliwe, no nie wiem. Zawsze fakturki znajdują się przyklejone z tyłu, tak? Pamiętajcie zawsze o dokumentach, dokumenty zawsze są z tyłu przyklejone, więc nie wywalajcie paczki. Pamiętajcie, że też się nie wywali. Dobra. I w środku mamy jeszcze pakuneczek kolejny. Dobra. I tutaj już są nasze rzeczy, które zamówiliśmy. I co tu Harden sobie zamówił? Wyciągamy powolutku. Dobra. I co myśmy tu sobie zamówili? Już wam wszystko wytłumaczę, po co, na co i jak.
Okej, okay. No my zaczniemy od śmigieł. Oczywiście kupiłem sobie tym razem zapas śmigieł. Kupiłem, tak o, kupiłem cztery śmigła T, to są lewe bodajże, tak, to są lewe. Cztery lewe, ponieważ jedno mi się uszkodziło, więc jedno zamiast tego, a trzy w zapasie. Czyli mamy w teorii, czy są cztery, zaraz sprawdzimy. Mamy taką motor, to są lewe, lewe, lewe i prawe, prawe, prawe i lewe. No, czyli tak, mamy cztery lewe śmigła, tu zawsze jest takie znaczenie. Ja kupuję, ja mam już w swojej heksie 12-calówki. Takie oto śmigła firmy APC, APC dokładnie. Czyli tu i mamy cztery prawe, tak zwane puszerki, tak. Oprócz tego, że tu są opisane, pamiętajcie, że zawsze na śmigle też macie informacje, jakie to jest śmigło, tak? Ja sobie dodatkowo chyba teraz zaznaczę, sobie po prostu tu wpisywał od drugiej strony literkę LP, aby wiedzieć. Kilka konektorów sobie kupiłem goldów. Muszę sobie chyba przerobić niektóre akumulatorki na coś takiego, tak? Po prostu zapas sobie kupiłem trochę goldów. Kupiłem sobie mocowanie do silnika, ponieważ w momencie skręcania na jednym z ramieniu po prostu ten plastik mi się wyrobił, tak? Od poprawienia po prostu czy od czegoś, no po prostu plastik mi się wyrobił, tu mi się przedarło, co nie? No zakleiłem to sobie, to, ale na zapas kupiłem sobie jedno, to jakby tam to po prostu mi puściło. Kiedyś trzeba było wymienić to już przy jednej transporcie, tak? Transport też płaciłem 15 zł, więc przydałoby się jakoś to pokryć to. Jeden dodatkowy silnik, jeden tylko mieli, chciałem kupić dwa, jeden prawy, drugi lewy. Kupiłem który? Kupiłem prawy, tak, kupiłem prawy. Niestety lewego nie mieli na stanie, ale będę polował też na lewy, tak, żeby mieć po prostu dwa zapasowe silniki. W tym momencie mam dwa prawe zapasowe i jeden mam lewy zapasowy w siebie w domu, co nie? Więc muszę mieć po prostu zapasowy silnik, więc kupiłem mi zapasowy silniczek. Jak to wygląda w środku, to chyba już kiedyś wam pokazywałem, ale od razu wam jeszcze może raz pokażę w tym unboxingu. Tu mamy piastę, tutaj są wszystkie śrubki, imbuski i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście silnik jest bez jakichkolwiek wtyków, trzeba po prostu wszystko lutować, ale to widzieliście już na którymś tam filmiku z montażu heksy, tak? Czyli mamy jeden silniczek, prawy, tak naprawdę to może być prawy albo lewy, tak a propos, wiecie, bo one się różnią tylko tym, żeby ta piasta była, więc zawsze mogę dokupić jakiegokolwiek silnika, tylko piastę sobie mieć, a jeżeli chodzi o obroty, to sobie z kablami pokombinować, no ale ci. Się wiecie, no więc tak trzeba włożyć prawa albo lewa, w zależności taka piasta. Dobra, będzie założona. To kupiłem sobie jeszcze jeden regulator, mam chyba jeden zapasowy, tak? Albo dwa zapasowe, już nie pamiętam, ale kupiłem jeszcze jeden na wszelki wypadek, słuchajcie, przeżonego panu szczerze. Mówię, dużo latam, więc obawiam się, że mogę się kiedyś po prostu dość pokaźnie rozbić. Na zapas kupiłem sobie po prostu to. Kupiłem sobie przewód, kupiłem sobie kabel. Nie wiem, czy on będzie działał. To jest kabel do trenera, tak, żebym mógł sobie latać swoją aparaturą w komputerze, tak. To jest tak zwany, nie wiem jak to nazwać, to jest to trener, to tak się chyba nazywa. Jest jakaś tam darmowa aplikacja i można sobie taki symulator zainstalować na komputerze. Może jakiegoś live'a kiedyś zrobimy z tego, jak mi się to uda ogarnąć. No zobaczymy, słuchajcie, to może być ciekawe. Kupiłem, nie był drogi, dlatego kupiłem tak z ciekawości, po prostu z ciekawości, czy to będzie w ogóle działało, jak to będzie działało. Taki oto symulator USB do mojej aparatury Turinga X9 powinien pasować, tak? Według, powinien pasować, no zobaczymy. Czyli kabelek i kupiłem sobie to, co będzie chyba na najbliższym odcinku, może poniedziałkowym. Słuchajcie, kupiłem sobie uniwersalną antenę. Po prostu chcę jeden ze swoich nadajników firmy, jak nazywają firmę? FlySky, coś takiego, przerobić, tak? Chcę tą antenę wymontować i zamontować coś takiego, tak? I tutaj mamy już taką gotową antenkę na 15-centymetrowym kablu. Mam nadzieję, że też uda wtedy mi się to jakoś ładnie zagospodarować, żeby to gdzieś schować. Tak, żeby po prostu oddalić od siebie antenę nadajnika i antenę wizji. Więc kupiłem sobie coś takiego. Jedno będzie do jednego nadajnika. Wiecie, że mam jeden zapasowy nadajnik, czy odbiornik. Jeden odbiornik mam zapasowy. I drugi też na wszelki wypadek, jakbym tamty mi się udało. To może zrobimy drugim. Jest to antenka o mocy 2 dB, uniwersalna do nadajników, odbiorników, oś 9 cm ma ona. No i to są chyba wszystkie moje zakupy.
podsumujmy, antenki, goldy, tu mamy ramię montażowe do silnika, regulator, symulator, śmigła i silnik. No, więc słuchajcie, no jak widzicie, troszkę tych zakupów było, a natknęła mnie tak naprawdę moja ostatnia kraksa. Jeszcze mam w zamiaru kupić nową aparaturę, ale to już myślę, że po urlopie. No te śmigło, nie, śmigłem zrobię, chyba to jest na pamiątkę, moje pierwsze rozwalone śmigło. No, moje pierwsze rozwalone śmigło i oba ostatnie. Wiecie, oba ostatnie i trzymajcie kciuki, po prostu było ostatnie moje rozwalone śmigło, ponieważ te śmigła wcale nie są tanie, tak? Te śmigła wcale nie są tanie. O cenach nie dyskutujmy. Mówię, to jest filmik nagrany tak z tego, że raz, że w piątek będę miał co puścić wam na kanał, a dwa, po prostu firma naprawdę zachowuje się fair w stosunku do klientów i zasługuje na taką może malutką reklamę z mojej strony bezinteresownie, tak? Bo bezinteresownie mówię, nic mi za to firma, za ten film nie zapłaciła. Wszystko. Wszystko w tym moim filmiku. Mówię, w poniedziałek prawdopodobnie będzie montaż króciutki tej anteny. Może jeszcze przez weekend uda mi się jakieś testy zrobić. Zobaczymy, w zależności co będę robił w piątek, jeżeli czy będzie live, czy live'a nie będzie, bo jak live będzie, to raczej się elektroniką zajmować nie będę. Kurde, ostatnio właśnie też czekam na żółte koperty z Chin i powiem wam, że coś do mnie przestały przychodzić. Pewnie jak sypnie, to sypnie kilka naraz. Słuchajcie, życzę wam miłego dnia i zachęcam do komentarzy, do komentowania, dania łapki w górę, polecenia kanału swoim. No i napiszcie też swoje, nie wiem, że mieliście jakieś doświadczenia z tą firmą, jakie mieliście swoje doświadczenia właśnie z firmą ABCRC, bo ja naprawdę jestem mega zadowolony, a w tej firmie już, powiem szczerze, zostawiłem kupę pieniążków, no mogę powiedzieć, że blisko 7 koła. No, to życzę wam miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności kiedy ten film widzicie. I do następnego razu, trzymaj się, cześć!